O kurde, jaram się, nie! Nie, co się dzieje? Co jest? Witam wszystkich bardzo serdecznie z Limpo i co w tym odcinku? Suicide Guide Deluxe Edition. Na specjalnej mapie świątecznej. No jest to święta, przynajmniej tutaj. Znaczy, już święta są za nami i to dużo za nami, ale w Suicide Guide Deluxe Edition święta mam teraz. To jest jedna z map specjalnych, w której jeszcze nie graliśmy. Nie dostało ich dużo, bo chyba 4 razem z tą mapą. I mamy prezenty. Czy ja mogę ten prezent otworzyć? Prawdopodobnie nie mogę. O! Zjadłem laskę świąteczną, tylko na ziemi była taka brudna pewnie jest. No, no, no. Jak nam pasuje. Co to było? Co to było? To mi brzmiało dobrze, jakbym zjadł coś bardzo wodnistego. Jego pitolgi, taki twardy ciasteczko. O, żarcie, więcej żarcia. Co za dźwięki tego żarcia? Czemu on tak dziwnie je? What? Co takie dziwne dźwięki? Co on żre w ogóle? Przecież to jest... Jo pitole, jakie zgniłe żarcie to chyba jest, ale wygląda tak smacznie. O, co tu mamy? O, zjedzmy to też. To też zjedzmy. Czy ja mam go zjeść? Dzień dobry, proszę pana. Jest pan zrobiony z jadalnej substancji o nazwie... Nie wiem co, ale jest pan zrobiony. Jest pan ciasteczkiem. I pozwoli pan, że wezmę gryza. Nie może tego robić. To jest moje jedyne ciało, nie możesz tego zrobić. Ale, bardzo głodny jestem, proszę pana. Ze źle ze mną będzie, jak nie zjem. Nie robię krzywdy, proszę, nie robię krzywdy. W takim razie i tak cię zjem. Nie, coś to zrobił, moja ręka, moja jedyna ręka, czemu mi to zrobiłeś? Zjedliśmy sobie pana ciasteczko. Co? Od kiedy ja mrugać? Ja potrafię mrugać, ty! A ja nie wiedziałem, to bo nasza misja polega na zjedzeniu wszystkiego, co się da, Ja potrafię mrugać, patrzcie, ja migam obrazem, pod Q mam. Ale co na tej mapie tak czy tak wszystkich miałem? Tylko po co? Dobra, niech będzie, żremy wszystko, gdzieś tam. Nawalmy się jak się da po prostu, że żryjmy każdy rodzaj jedzenia, nawet żywy rodzaj jedzenia w tej grze. O, miam, miam, o tak, co tu się dzieje w tej grze? Siemo! Zżarłem go! O nie, dziecko mu zjadłem! Jo, pitole! Dziecko mu nawet zjadłem! Nie, to jest chore, to jest chora mapa jakoś. Ja naprawdę muszę zjeść niewinne ciasteczko, które żyją sobie na tej planecie. Dobra, planecie, no nie wiem, gdzie oni są, ale gdzieś se żyją. Ja pitole, tego rzeczy jest zbyt dużo. O, ja jestem coraz większy, jak jem więcej. Patrzcie, mi brzuch rośnie. A, ja wybuchnę, jak będę jadł dużo, okej. Nie wierzę w to, ja naprawdę wybuchnę, jak będę jadł więcej. I przez to popełnię samobójstwo, siema. O, mniom, ale pyszutki. O, gruszkę nawet mogę zjeść, myślałem, że on je same niezdrowe rzeczy, ale jednak gruszkę mogę zjeść, no dobra. Nie jest wybredny chłopak, wszystko zje, o, dawaj. Przykład zjedzmy sobie, super, to jest jakieś koło, dobra, ktoś się rozwalił. Siema, masz żarcie? Mówimy, oj, masz tu żarcie koło domu, dobra. Ale zakładam, że jeszcze jest żarcie w środku domu, czyli ty. Dzień dobry! A jednak nie ma nikogo, dobra. Chyba wiem, że po niego przyjdziemy i uciekł. Specjalnie uciekł, dobra. Wbijamy się wszystkim na chatę! FBI open up, dobra. To jest chata jakaś zalokowana. Zgaduję, że ta, ją pewnie będzie dało się jakoś otworzyć. Dobra, to będziemy jakiś przedmiot, żeby ją otworzyć, to otworzymy ją. Chodźmy bić się innym jeszcze na chatę i zjeść ich. I zjemy też ich dzieci wszystkie, dobra. Ja wiem, to jest okropne, to naprawdę źle brzmi, to jest okropne. Ale co ja mogę poradzić? Om, nium. Nie, ja nie chcę tego robić. To jest takie słodkie i fajne te ciasteczka. Nie chcę tego robić, to jest niefajne. Dobra, jemy więcej przy tych domach. Przy tych domach jest spoko, przy domach możemy jeść, bo nie robimy krzywdy nikomu. Czy mogę tu czapkę nałożyć? Nie, czapki nałożyć nie mogę. Dobra, przyszła pora na was. Naprawdę? Ja, to jest jakiś dzieciak mały. O nie, jak jestem duży już. Jopi, to taki wielki brzuch. Zjem was wszystkich, zjem. Nie, to jest jakiś koszmar, nie sen. Nie wiem, czy ktoś z was by się cieszył z tego snu, że pożeracie niewinne stworzenia i też tak słodkie. I oni jeszcze mi witają na imprezie. Dobra, zjedz im wszystko. O kurde, cały stół zjedliśmy. Patrzcie, jaki brzuch mam. Jeszcze mi zasłania ekran, jak patrzę do przodu nawet. Dobra, przepraszam was, muszę was zjeść. Nie mam wyboru. O tak, ciebie też zjem. Wszystkich zjem, to zjem, to i to zjem. Kurde, oni tyle to żarcie fajnego mieli. Takie super przyjęcie zrobili, a ja im tak wszystko zepsułem, wszystkim zjadłem, bo to jest okropne. O, więcej żarcia. Szkoda, że prezentów nie mogę otworzyć. Kurde, brzuch mi zasłania już. Brzuch mi ekran zasłania, nie wiem, co się dzieje już. O, tutaj, wiercie żarcia. Dzięki, kumplu, ale ciebie też zjem. Na przystawkę, czemu nie? No bo coś jest, nie wiem, czy jest, bo nie widzę, brzuch mi zasłania, dobra. Tu coś jest? O, jakaś rodzinka. O, chyba, o.
Zginąłem. Zginąłem. Zjadłem zbyt dużo i brzuch mi pękł. Nie spodziewałem się, że brzuch nam pęknie tak po prostu beknięciem i tyle. No ale to była nasza kara za zjedzenie tych niewinnych stworzonych. Teraz jesteśmy na mapie. Jakiś bardzo szczęśliwej mapie. Jest tu kaczka chyba. Siema kaczka. Czy ty coś robisz? Czy mogę cię zjeść? Nie, już koniec z jedzeniem. Nie można jeść nic. Co jest? Czym jesteśmy? To jest sztuczne, nie? To jest sztuczne! Oszukali nas, to nie jest taki piękny, ładny świat, on jest sztuczny! Ale to powalony. Wyobraźcie sobie, że żyjecie w takim miejscu, nie? A to tak naprawdę tam jest zupełnie co innego. Tam nie ma nieba i niczego, tam jest... Tam nawet drzwi są jeszcze, takie trochę widać, nie? I to straszne. W sumie dużo osób w takim świecie żyje, nie? Tworzy sobie taką bańkę, powiedzmy, tylko wiadomo, w takiej mózgowej formie. Nie fizycznej, powiedzmy, takiej umysłowej. I właśnie żyją sobie w takiej bańce i nie chcą nigdy poza nią wyjść, bo w niej się czują bezpieczni, a na zewnątrz tak naprawdę jest inaczej niż jest serio. Ale oni tą bańkę tworzą, żeby po prostu czuć się lepiej. Takie coś się często dzieje. Każdy właśnie lubi sobie tam tworzyć takie, powiedzmy, bańki swoje, w których czuje się bezpiecznie. To jest takie w sumie nawiązanie do tego, może być, że bo, nie wiem, no fajne, spoko rzecz, ale to jest straszne, takie smutne, bym powiedział. Dobra, ale mamy coś do sobie palenia chyba, czy coś. Robimy takie kulki fajne. Tam jest hak. Musimy na ten hak coś zawiesić. Co to, nie mam pojęcia. Co to robi? Kaczka! O! Ej, zabrał mi! O! Oddaj tu, frajerze! Jak śmiesz! Dobra, ja mam pomysł. Tu jest ten hak, co nie? Rzucam to tutaj. Pobiega, dobra, tak klikamy. Dawaj! Zbieraj tą kaczkę! Zabierz ją! Czy taka... Ja muszę sobie tą kaczkę zabrać w jakiś sposób. Uwaga, może teraz zadziała? Pyk! Leć! Po kaczkę! Nie! Po kaczkę miałeś lecieć! Oddawaj to! Nie! Mi się to... Ta kaczka wredna mi zabiera to cały czas! Gdzie to jest? Ty masz to w gębie? Nie masz tego. Co jest? Gdzie to jest? Zabrał to! Kaczka, dawaj! O, kaczka to zapała! Co się dzieje? Co je... Nie, co się dzieje? Co jest? Jupitole! Co to się odwaliło? Widziałem, że te drzwi są jakieś... Ale... Coś ty kaczka zrobiła. O, otwieramy to, nie? Jupitole, gdzie my jesteśmy? Ja jestem czymś buzi sobie tam. Okej. Okay. Jesteśmy jakieś... Jupitole, co jest, co tu się dzieje? Jesteśmy w jakiejś bazie kosmicznej chorej. Jupitole, ale ogromny statek kosmiczny. Nawet nie jest nasza planeta, człowieku, to jest jakaś inna planeta w ogóle. To nie jest Ziemia, to jest jakaś zamrożona planeta, jakiś Neptun, nie wiem co to jest. Uran nie, ale nie wiem, wygląda trochę bardziej neptunowato, ale nie jestem pewien co to jest, ale... What, ale ładne. Jaki ten statek. Totek jest ogromny, co tu się dzieje? Dobra, Jezu, kaczko, ta kaczka mi gdzieś prowadzi. To jest powalone. Co oni wymyślili? Jopitole, co to jest? Co my możemy tu zrobić? O kurde, przycisk. Dźwignia. Spaceship Energy, czemu mam tak mało energii? Co się stało? Ja mam tak mało energii? Ej, tam coś jest, tam coś na górze jest, coś dziwnego. Tam na górze coś dziwnego jest, mogę... Tam coś dziwnego leży, dobra, kliknę. Jopitole, to jeszcze raz? Nie mamy... O! Otworzyło się. Zakładam, że w jakiś sposób musimy przywrócić energię, żeby coś zrobić. Okej, piwo. Reserve fuel, use in case of emergency. Dobra, używamy. Ej, kaczka. Co ty robisz, kaczka? Czemu idziesz tam? Ej, oddaj moje piwo, gościu! No zawalił mi piwo, frajer, ty, co jest? A nie, on mnie prowadzi, dobra. Ogarniam, on mnie prowadzi, bo zaczekał na mnie, co nie, więc... Ta! Garbage explode. Ja powaliło was tak otwierać na ten? Tak nie można. No bo. Ale wielki ten statek jest, kościół. Ale ogromny to jest, zobacz, idziemy dalej. Nie będzie, idziemy dalej. Kurde, jak to jest ładne. Właśnie sobie na tym statku być. Wiadomo, trochę smutne, nie? Bo myśleliśmy jakiejś symulacji używać, żeby poczuć jak to jest, jak to na prawdziwej planecie jest, powiedzmy. Ale gdzie ty, gościu, idziesz znowu? Czemu idziesz znowu to samo drogę? Czy ja muszę coś mu zrobić, co? Tak, ja muszę coś, bo on po prostu jaja ze mnie robi, co nie? Tak, on chyba ze mnie jaja po prostu robi. Nie wyjdziesz! Nie wyjdziesz, gnojku. Zablokuję ci wszystkie przejścia. Oddawaj te piwo. Oddawaj te piwo, gnoju. Nie!
Co? Co jest? Dobra, czy ja muszę zrobić tak? Tak, ja muszę tak zrobić, dobra, robimy to. Jupi, to jest niebezpieczne. Czy tam jest wielka skała? To jest wielki meteor, mam nadzieję, że on nie przyleci, to nie powinien. Dobra, co zrobić? Jeszcze jedno kółeczko, stukaczko i wciągnie. Ja mam nadzieję, że mojego piwa nie wciągnie, to było smutne. Uwaga! Co tam, kaczka? Jak tam żyć? O, wypadłem poza te... Palata sobie tam... O nie, to jest smutne. A to... To był mój jedyny przyjaciel, jakiego miałem, chociaż był niemiły dla mnie. Ale to był jedyny przyjaciel, którego miałem. Nie, wleciał tam w kosmos, wleciał sobie tam w kosmos. To będzie leciał i w sumie on powinien już nie żyć, ale... No dobra, se poleci i już go nigdy nie zobaczymy. Smutne. Nie ma tu niczego żyjącego oprócz mnie. Póki co, niedługo może nie będzie niczego żyjącego już. No dobra, no i tak chcemy popełnić wiadomo co. I tak wiadomo co chcemy zrobić. Dlatego chyba bez różnicy. I tak by on został sam, tak by nie miał co jeść. Dobra, mamy emergency fuel. Teraz musimy głowę zakładać gdzieś tam. Tylko nie jestem pewny gdzie go włożyć, bo nie ma tu za bardzo. Tutaj? Może tutaj, o. O, tutaj, dobra. I co, ładuje się? Pyj, kładuj się! O, tak! Jo, pitole, co jest? Odpaliliśmy cały statek kosmiczny. Okej, teraz zakładam, że trzeba kliknąć. Pyk, klikaj, dobrze, czy... O nie, tu jest exit! Nie, ty naprawdę się nie boisz? Co? O nie! O nie! Jo, pitole, wleciałem w kosmos! Nie! Ale to jest super straszne, nie? To jest super straszne. Jo! W ten oto sposób samobójstwo popełniliśmy. Ale jesteśmy... czemu jestem w kotle? Panie Szur, co tu się stało, co? A ja nie Ja nie mogę stąd wyjść! Chcesz mi ugotować gnoju jeden? Masz posolę ci tak, że nie będziesz chciał tego... O, nie mogę nic z tego zrobić. O co tu chodzi? Mogę to kliknąć? Mogę... Co to robi? Czemu jestem w kotle? Czemu mnie gotują? Kliknij w to. A, mam nożyć na niego to i mogę go kontrolować, tak? Idź, tam idź. Co ty robisz? O, tam idź. Tutaj, tam, o to, tu, tam, tu. Nie wiem jak sobie sterować w sumie. O, steruję myszą, dobra. Mogę ją sterować, okej, dobra, easy. Muszę chyba pójść nią. Nie, spadła mi mysz moja. Nie, mysz mi spadła. Kurde, nie wiem co się dzieje, totalnie, ale... Strasznie dziwnie się tym steruje, nie? To się strasznie dziwnie... A, czy ja mogę skoczyć jakoś, na przykład? Mogę. Kurde, ale sterowanie jest powalone. Naprawdę. I... Co ja muszę zrobić? Czy ja jakiś przepis? Coś? Zakładam, że muszę coś ugotować, ale nie wiem co. No bo na razie pójdźmy drogą, którą musimy prawdopodobnie pójść. Czyli tam, ale zanim tam skoczę, to muszę... Nie! Spadłem, no nie! Okej. Nie, zginęła mi mysz, kurde! Mysz mi zginęła. Dawaj mi jeszcze raz. Weź to sól stąd, gościu. Pyk. Pyk i lecimy jeszcze raz. Kurde, to jest naprawdę trudne. Sterowanie tą myszą jest... Ja steruję myszą strzałkami z pasją, rozumiecie to? I ja mam... O tak ręce mam, tak mi wygodniej. Tak mi jest wygodniej. Ta ręka jest zawsze od chodzenia. Ja nie mogę tą ręką chodzić w tej grze. To jest niepojęte w ogóle. Tak nie da się w ogóle. Tego muszę w ten sposób właśnie grać. Dobra, tu trzeba uważać, bo to są kurde pułapki. Nie, no ja nie wiem jak to zrobić, naprawdę, jak tam doskoczyć. Dobra, udało mi się tam wejść do środka, udało mi się wejść do środka. O tak, teraz muszę pójść tutaj w lewo na te talerze. Zjeść sobie to, po tych chochelkach sobie przejść tędy. I pewnie tu, o, jakoś na górę. Dobra. Co jest? Jak mam tam wejść? Skocz. Dobrze, skoczył. No nie, spadł. Dobra. Jo, pitole, ale to jest najbardziej denerwująca mapa ze wszystkich. Nienawidzę tej mapy po prostu. Nienawidzę tej mapy. Dawaj, no ale czemu ty nie możesz skoczyć? Dobra. O, dał radę. Udało się w końcu. Teraz tędy. To dałem radę. Dobra, teraz obkręcamy se myszkę. Najlepiej, żeby było tak prosto właśnie. I lecimy sobie. Pyk. O, co to? O, to jest skrót! Skrót nam się blokował, dobra, skrót się przyda, skrót się jak najbardziej przyda, dobra, teraz musimy jak najbardziej w prawo i na te chochelki sobie wejść, po tych chochelkach, pyk! I mamy przycisk, który co robi to nie wiem, ale wiem, że tu jest ogień i trzeba go ominąć właśnie i trzeba pójść Czemu spadłem? Co tam było, że ja spadłem? Naprawdę, co tam było, że ja spadłem? Udało mi się, jestem na górze! Bardzo blisko już! Prawie wygraliśmy, tylko to nie będzie... Proste, a jednak było proste, dobra, dało mi się. Teraz musimy pójść tutaj na górę
Tak mi się wydaje. I co dalej zrobić mam, to nie jestem pewna, ale chyba pójść tutaj i teraz w tą dziurę? Chyba? Tylko nie wiem, czemu nie mogę. O, jestem w tej dziurze. O, spadłem! Dobra! Tu jest jakaś świeczka i... To świeczkę chyba trzeba poprowadzić do, nie wiem, tej rury tutaj. Pyk! O, a to dobra, to trzeba podpalić, okej. No pyk! Podpaliliśmy coś! Dobra, to idzie tędy. O nie, to idzie do nas! O nie! Co się wydarzy teraz? Jupitole! O kurde, jaram się, o nie! Nie palę się, co jest? Szybko, nie! Pomocy! Okej, ugotowałem się. Naprawdę! Naprawdę chodziło o to, żeby się ugotowało. Nie wierzę. No mamy ostatnią mapę, jakieś miasteczko. To jest ostatnia mapa w tej grze. Jesteśmy w Tokio. Przynajmniej tak to wygląda. By now, yo, the best burger, fatty burger. By now the new iPhone. iPhone. Ej, to jest nawet niezła nazwa na iPhone'a. iPhone. iPhone. Kupcie nowego iPhone'a. Jaj! Tylko teraz, przed sprzedaży, 40 842 zł. Z 100 000 zł. iPhone. Potrafi wszystko. Obmierzy wszystko, co się dzieje na świecie. Wyliczy wszystko, co się dzieje na świecie. Powie ci, co masz robić ze swoim życiem. Powie ci, jak masz zarabiać pieniądze. Nawet zarabia za ciebie pieniądze. iPhone. Jaj! Ej, to jest dobre! Jak kiedyś powstanie coś takiego, to ja to wymyśliłem. Ja pierwszy byłem. Pierwszy byłem! O, dawajcie procent. 10% należy do mnie. 10% należy do mnie, dawaj im procent i wtedy możecie używać iPhone'a. Ja to wymyśliłem. Sam to kiedyś stworzę, jak będę miał pieniądze. Stworzę iPhone'y! Tak będzie. Mogę na tym jeździć? Please, powiedz. Mogę na tym jeździć! Wow, dobra! Suicide Guy, the movie. Only in the best cinemas. Okej, okay, idzie the best cinemas. To jeszcze twoje the best cinemas? Taki brązowy ten budynek. Nie podoba mi się budynek. Nie oglądam. Cały budynek. Głupi, nie lubię. Nie. Buy new, the new edition. Buy now, the new edition. iPhone! Tasty! Grab... Dobra, to nie mnie nie obchodzi. Co my tu mamy? Peer store, temporary closed. Czemu zamknęliście? Nie zamykajcie w ogóle... Co to tak pusto w ogóle? Kurde, jak z koszmaru jakieś to wygląda, serio. Fatty burger. Burgers! Mogę tu wejść? Mogę? Nie, zamknięte, gno jedno. Zamknęli mi restaurację, bym sobie podkradł żarcie. Lecz pewnie nie zrobione, ale to tam mniejsza. Gdzie macie ramen? Ramen shop. Ramen restaurant. Gdzie macie? Ramen zamówię sobie. Dobra. Mamy tu restaurację z burgerami. I co mamy zrobić? Jakaś linia. Contactless payment. Contactless payment, dobra. Czy masz coś przeciwko, że wezmę sobie burgera? Czy nie masz nic przeciwko, że wezmę sobie burgera? Mogę wziąć burgera? Om, niom, niom. I to jakiś problem? Burgera zjadłem. Czy masz jakiś problem? Dobra, daj mi te wszystkie burgery. Thank you. Thank you. Buy here. A muszę jakoś kupić to, ale ja nie mam hajsu. Skąd mam wziąć hajs? Ty patrzcie, to ma jakieś ceny na, ceny na dole. Ty zjadłem burgera z ceną, dobra. Nie płaćmy za burgery. Po co za burgery płacić? Po co płacić za burgery? Nie trzeba za burgery płacić, nic. Za friko mamy. O, za friko burgery, pyk. Czemu nie mogę tym rzucić? Rzuć tym burgerem. Pum! Właśnie w ten sposób. Thank you! Thank you! Dobra, dziękuję, nie ma za co. Więcej burgerków może coś, ktoś? Więcej burgerków? O, więcej burgerków, dobra. Pyk. Thank you. Co jest? Co jest? Ja pitole! Ten budynek się rusza! Co i odwala? Czemu się ruszył? Ruszy się znowu? Ruszy się znowu. O kurde. O kurde, wiecie co się dzieje? Co się odwala? To jest to przez burgery chyba. O, ten sklep z telefonami się otworzył! Jak kupiłem dużo burgerów! To te dziwne coś się gapi na mnie nadal, nie jestem pewny. W ogóle nie wiem czemu, ale nie ma dźwięku w tej grze większości. Nie wiem, mam problem w tej grze taki, że z samego startu dźwięki się zbugowały, nie wiem czemu, ale ta gra polega na tym, że się... Nie ta gra, tylko ten poziom polega na tym, że musimy po prostu kupić dużo rzeczy, chyba? Mamy te nasze iPhony i możemy kupić na nich burgery? Czemu nie? Weźmy ich, najwięcej się da, czemu nie? Kupujmy jeszcze, pyk. Więcej ich można, okej. Okay. Super indestructible bonsy screen, okej, okay, super, fajnie. Nie zniszczą się. Okej, okay, mogę w to kliknąć? Mogę, o. O, dobra, kupujemy! Burgery spadają z nieba, co jest? O kurde, chyba źli... Co się dzieje? Oj, dobra. Weźmy sobie tego screena, weźmy go ze sobą, bo ja wcześniej widziałem, że tam jest taki sklep, do którego właśnie można włożyć tego jeden telefon. Te budynki trochę się zginają mocno, wiecie, to nie wiem, czy to dobrze. Czy to...
Czy na pewno dobrze? O właśnie, tu jest Best Colas. Cola. Dobra, musimy tu położyć kolę chyba z tego co pamiętam. Bo tutaj, z tego co zauważyłem, to tu kolę trzeba położyć. O właśnie, i ta kola teraz będzie lecieć daleko. Dobra, kupmy tego dużo. Pyk, musimy pokupować kolę, dawaj to kolę. Całą kolę kupujemy. Pyk, więcej coli. Jeszcze więcej coli, kupujemy co kolę. Ty, tam się napełnia kola, patrzcie, tam się kola napełnia. Buy now the new edition. Aha, to jest parkour jakiś w ogóle, patrzcie. To jest parkour jakiś. Jo, pitole, co się dzieje? Ej, spokojnie, gościu. Co ty, taki nerwany jesteś, kumplu? Dobra, jak mamy tam wejść na górę? To jakiś parkour jest. No tamte burgery, co już latają. Zobacz, ja mogę jeździć. Mogę jeździć, lol, ale dziwnie. Ale beka, coś we mnie leciało? Czy we mnie ktoś strzela czymś? Jakby coś we mnie leciało dziwnie, dobra. Podjedźmy sobie o tutaj. O, dał radę, dobra. Zakładam sobie, muszę po prostu o tak zrobić. Pyk, dobra, czy to zadziała? Czy ja mogę wejść na to auto? Please, auto, pozwól mi wejść na siebie. Kurde, ciężko, nie mogę. Tu będziemy musieli jeszcze chyba podstawić jakieś auto. O, ty jest jedno auto w ogóle, się ma. Co ty robisz? Zobra, zakładam, że tych autów się trzeba użyć, bo nie bez powodu to auto tu jest jedno. Jeszcze jedno auto by się przydało i chyba będę mógł wejść. Mamy jakieś wyższe auta? Nie mamy, są tylko takie, dobra. No, mamy auta porozstawiane. Wchodzimy na to, na auto. Teraz znowu na to, na auto znowu i na to. Dobra, da radę, to jest do zrobienia. Pyk, tak. Chodzi o auta, dobra. Wchodzimy na górę, co tu się dzieje, dobra. Jo, te budynki są straszne, czemu się tak wyginają, o co chodzi z nimi? No nie, no spadłem, kurde, no. Kolejna próba. Dawaj, chodź, wchodzimy, też tylko nie spaść. I co mamy tu zrobić? Prawdopodobnie skoczyć tutaj, okej. Zakładam, że muszę pójść tutaj na to. I teraz na to, i... Kurde, ile to jest parkourów! Patrzcie na to, ile to jest parkourów! Dobra, czy ja na to wejdę? Jestem! Udało się, dobra! Teraz na górę i tutaj na górę. Pyk, dobra, jesteśmy! Pyk! O! No styk, dobra. Co my tu mamy? Ty jesteś pićku. Co mam zrobić? Mogę to... Otworzyć mogę! Jo, pitole, co się dzieje? Czemu się wszystko trzęsie? Co jest? Okej, to chyba tyle... Czemu się tak wyginacie? O co chodzi? A, to musi się napełnić jeszcze raz. Okej, czyli ja to muszę wszystko jeszcze raz zrobić? Okej, fajnie. Muszę napełnić tą wodę jeszcze raz. Kola! Ona się napełnia! Po co ja to przyszedłem, skoro ona się napełnia? Co jest? Ona tak średnio wylatuje. Chyba za duży trochę ten iPhone. Dobra, muszę trochę mniejszego znaleźć. Dobra, napełniamy jeszcze raz tą butelkę, jeszcze raz wiesz, czy tam wejść i chyba otworzyć ją jeszcze raz, coś takiego, nie jestem pewny. Dobra, wchodzimy tam. I jesteśmy na górze, dobra. Co jest tam, jak otworzymy tą butelkę jeszcze raz? Czy... Co się wydaje? Czy oni się zdenerwują na mnie, że otwieram jeszcze raz? O kurde, znowu się wszystko trzęsie, dobra. I czy to wystarczyło, żeby ich wystarczająco zdenerwować, czy nie za bardzo? Napełnia się woda trochę. Musimy poczekać chyba chwilę. Napełnia się, dobra. To dobrze, o to właśnie chodziło. Co? Ale wy się, co? Czemu wy się tak wyginacie? Co wam chodzi w ogóle? O co tu chodzi? Czemu się tak wyginają oni? Dobra, uwaga, prawie napełnione. Jeszcze jedna butelka. Może jeszcze jedna. Nie wiem, czy to musi być na maksa, czy co. Pyk, otwieramy! Pum! Dobra, i chyba nic się nie zmieniło, co? Się coś zmieniło. O, otwieramy jeszcze raz! Pyk! O, czy coś się wydarzy? O kurde! Coś zatrzęsło wszystkim. Coś wszystkim zatrzęsło. Otwieramy jeszcze raz. Te budynki się trochę ruszają, nie powiem, że wszystko się sypie, nie wiem co się dzieje. No a wydaje mi się, że musimy jeszcze jakiś budynek wkurzyć, że to jest za mało. Wydaje mi się, że musimy więcej iPhone'ów kupić, no. Chyba musimy więcej iPhone'ów kupić, bo to jest za mało. Dobra, to kupmy więcej iPhone'ów, bo to raczej o to chodzi, wydaje mi się, dobra. Bierzemy wszystkie iPhone'y, kupujemy je. Pum! Więcej! Pyk! Pum! Dobra, trochę dalej. Pyk, dobra. Thank you, nie ma za co, kupujemy więcej. XXL iPhone. O! Wkurzyliśmy iPhone'y! Wkurzyliśmy je! Patrzcie, co się z nimi dzieje! Patrzcie, jacy wkurzeni są, dobra, ale to chyba jeszcze nie wystarczy, jeszcze więcej trzeba, dobra. Kupujcie więcej. Buy new iPhone XXL, pyk, kupiłem. Dobra. Teraz! Mega wkurzenie są, dobra. Jop, to jak to się powyginało wszystko, co się odwala w ogóle. Ty spokojnie, ludzie, spokojnie. Zoro, kupię te rzeczy. Albo kupię to sodę, soda jest lepsza. Drink it now, dobra, idziemy wypić kolę. Pik.
Chyba przez to, że ja wypiję tą kolę, to ich zdenerwuję chyba tym, że ja właśnie nie kupuję tych burgerów, a i nie kupię tego iPhone'a najlepszego, coś takiego. Ja ich zdenerwuję, bo ja wypiję tą kolę i oni się zdenerwują i walną mi z plaka pewnie, kurde, spadłem sobie. Uwaga, otwieramy! Co się stanie? Oj, trzęsie się wszystko, oj, dobra. I czy to coś zrobiło? Prawdopodobnie nie zrobiło, okej. Okay. Uwaga, piję jeszcze raz! O kurde, co jest? Ja pitole! Crazy extra level, deluxe, osiągnięcie. Co się wydarzyło? Co? Wszystko się zapadło. Mamy jakiś level następny? Nie mamy. Czyli to było na tyle. Przeszliśmy całe Suicide Guide Deluxe Edition. Pisaliście mi jakiś Suicide Guide, jakiś tam Sleep Deeply, coś takiego było. Może jeszcze to nagram, zobaczymy. Może jeszcze nagram, ale jeżeli chodzi o Suicide Guide Deluxe Edition, to jest koniec. Przeszliśmy wszystkie dodatkowe poziomy. Ten zadnie poziom był trochę trudny, bo musimy kmić, co zrobić w sumie w nim. Jeżeli chcecie więcej odcinków Suicide Guide, tylko jakiejś innej wersji, napiszcie komentarz, zostawcie lajka, a ja wam dziękuję za oglądanie. Bye bye!